Szczęść Boże. Prawo i prorocy podstawą życia człowieka wiary. Prawo to zbiór przepisów, prorocy to opowieści o Bożych interwencjach. Prawo jest jasno określone, a prorok ma konkretne zadanie do wykonania. Bo być prorokiem to nie ustawać i głosić, że prawo ma mieć miejsce w naszym życiu. Święty Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale pisze: nie poznałbym grzechu, gdyby nie prawo. Czy więc wcześniej nie rozpoznawano grzechu? Nic bardziej mylnego. Grzech wkradł się wraz ze spożyciem owocu z drzewa poznania dobra i zła w rajskim ogrodzie. Najczęściej jako owoc błędnie przypisuje się tu jabłko, choć bardziej by pasował tu jednak owoc granatu, bo jak to z granatami bywa, po oderwaniu zawleczki wszystko się rozwala. I w tym samym momencie Bóg interweniował. Zmienił niestety miejsce przebywania człowieka. Już nie rodzimy się i nie dorastamy w raju. Teraz raj staje się celem naszej drogi. Teraz należy przez całe życie go zdobywać. Tylko człowiek to trudny przypadek. W Księdze Rodzaju czytamy, że dzień stworzenia człowieka był nie tylko dobry, ale bardzo dobry. Dlaczego więc tak łatwo to zostało zmarnowane? Myśląc o tym, jak Bóg gimnastykuje się wokół ludzi, widzę rodziców, którzy chcą dogodzić swoim dzieciom. Proponują różne zajęcia, różne podarki, a wszystko spotyka się z grymaszeniem. Tak przecież wygląda misja proroków, których Bóg posyłał z napomnieniem po to, żeby zawrócić umiłowany lud na właściwą drogę. Czasem ich słuchano, częściej nienawidzono. Sięgając do Jukat 312 numeru przeczytamy: człowiek uświadamia sobie, że zgrzeszył dzięki sumieniu, którego oskarża, i pociąga do tego, żeby wyznał swoje przewinienia Bogu. To mniej więcej tak, jak czytamy w Ewangelii, że sumienie próbuje dojść do głosu. Choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. Skąd w nas taki opór? O co tak zaciekle walczymy? O te kilka lat wobec wieczności? O tabliczkę czekolady wobec całej fabryki czekolady? Grzech nas tak opanował jak bluszcz, który oplata drzewo. Pięknie wygląda, gdy się zieleni, a gdy spadną liście, wygląda przerażająco. Grzech jest taki sam. Kusi nas swoim powabem, atrakcyjnością, nowoczesnością. Nie przypomnę sobie, kto te słowa powiedział, ale określił to tak: piekło błyszczy złotem raju. To tylko powłoka, którą przyciąga nas, żeby pochwycić. Zobaczmy, że Bóg nieustannie ukazuje się jako miłosierny. Choć czasem zagniewany, bo dokazujemy, to ciągle nas kocha. O ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da tym, co Go proszą. Tylko jak prosić, jak jest nam kompletnie wstyd? Modlitwa Pańska przypomniała nam o godności synowskiej. Nie możemy tak się upierać. Ja wiem, że upór to taka kolejna nasza sprawność, że jak coś sobie wymyślimy, to próbujemy za wszelką cenę. Ale czemu za cenę upadku i pozbawienia się wiecznej miłości? Uważasz, że dużo zgrzeszyłeś, by móc prosić o nowy pierścień, suknię, o przyjęcie na powrót do łask? Jan Maria Wianney i święty proboszcz Zars odpowiada: niektórzy mówią, uczyniłem za dużo zła, kochający Bóg nie może mi przebaczyć. To poważne bluźnierstwo. Oznacza bowiem, że wyznaczamy granice Bożemu miłosierdziu, a ono przecież jest bezgraniczne. Nic nie zrani kochającego Boga bardziej niż zwątpienie w Jego miłosierdzie. To słowa dużo wcześniejsze niż tekst dzienniczka świętej siostry Faustyny, niż obraz Jezusa Miłosiernego i koronka do Bożego Miłosierdzia. Nigdy nie jest za późno na porzucenie błędnej drogi. Dziś wielokrotnie i na różne sposoby jesteśmy w dalszym ciągu nawoływani do zaufania Bogu. I wiem, że trudno jest ufać temu, którego nie widzę, skoro nie potrafię zaufać temu, który jest obok, blisko, w rodzinie i w pracy. Potrafimy oceniać, a zapominamy doceniać. Przecież tu tylko jedna litera różni te słowa, ale moralnie dzieli je przepaść. Dlatego dzisiaj proponuję, żebyście właśnie odmawiając koronkę do miłosierdzia, mieli ufność, że zło, które jest w nas, jest o wiele słabsze niż dobro. Zostawiam was z myślą świętego Augustyna. Bóg tym, którzy Go kochają, wszystko przemienia w dobro. Nawet gdy potykają się i robią błędy, sprawia, że wynika z tego dobro. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.